Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby szkoła mogła otrzymać po raz trzeci certyfikat bezpieczeństwa. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się prawie 9 lat temu, w 2007 roku, kiedy do naszej szkoły dotarło pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji zachęcające do udziału w konkursie o uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa. W uznaniu zasług na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa dzieci w szkole podejmowanych przez nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli samorządu lokalnego przypadł mi zaszczyt w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach wręczyć certyfikat bezpieczeństwa dla Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie. Przekazując ten certyfikat, gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Życzę sukcesów, bo uzyskanie rzeczywiście tego certyfikatu wymaga szeregu działań, ale te działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i dlatego gratuluję, dziękuję za te działania, za chęć podjęcia takiego wyzwania i życzę dalszych sukcesów i żeby w przyszłości również można było kontynuować te działania. Dziękuję. Myślę, że tutaj poziom bezpieczeństwa jest wysoki we wszystkich szkołach, nie tylko w Trójce. Trójka może ma to szczęście, rzeczywiście bardzo angażuje się w projekty zewnętrzne. I tutaj jeżeli chodzi o gminę, to bezpieczeństwo, jeżeli rozpatrujemy je w kontekście dzieci i placówek oświatowych, to nie do końca to kwestia przestępczości takiej klasycznej ma być brana pod uwagę. My jako gmina oczywiście inwestujemy w infrastrukturę. To jest placówka z całkiem nowym wyglądem w ciągu zaledwie paru lat, wymienione boiska, nowy plac zabaw, wyremontowana szkoła, wymienione okna, wyremontowane korytarze klasy pracowniczej, czyli to, co tak naprawdę leży po stronie gminy. Oczywiście zamontowany monitoring, to udział w akcjach ICE z Budimexem, czyli bezpieczna droga do szkoły. Oprócz oczywiście klasycznej akcji bezpieczna droga do szkoły, która poza Budimexem jest co roku organizowana, to są pierwszaki również wraz z jednym z ogólnowojewódzkich mediów co roku skierowane do dzieciaków z klas pierwszych. ICE, czyli In Case of Emergency, akcja skierowana do dzieciaków z klas 1-3, czyli troszeczkę większy przekrój. To oczywiście zespół interdyscyplinarny i aktywny udział Szkoły Trójki i pedagogów, pracowników tej szkoły w pracach zespołów przy Ośrodku Pomocy Społecznej, czyli walka z przemocą w rodzinie. My możemy akurat jako gmina Jędrzejów pochwalić się dużymi sukcesami. Parę lat temu byliśmy uznani przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako najlepsza gmina w Polsce. Nasz projekt został najwyżej oceniony właśnie z zakresu przeciwdziałania przemocy. Przeciwdziałania przemocy też tej w rodzinie, która dotyka dzieciaki. To, co trudne, zawsze jest piękne. To było wyzwanie dla nas wszystkich. Po raz trzeci zdobycie, ubieganie się o ten certyfikat to dla nas ważne bardzo działania podejmowane cyklicznie, nie pod wpływem chwili, nie dlatego, że Komenda Wojewódzka się zapowiedziała. My staramy się i chyba jesteśmy szkołą bezpieczną. Dla nas to znaczy nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim pewność dla każdego rodzica, który oddaje nam swoje dziecko. Poczucie bezpieczeństwa w każdej sferze jest ważne. Nie tylko zabezpieczenia te techniczne, które powodują, że dzieci w miarę bezpiecznie w szkole funkcjonują, ale też cała sfera psychiczna. O tę sferę psychiczną dba pani pedagog, pani dyrektora Bożena Damczyk, pani Małgorzata Grzesik i współpracujące osoby. Czasem są to osoby anonimowe, ale dla nas bardzo ważne. Poza tym współpraca ze środowiskiem dzięki takim akcjom też nabiera bardzo dużego znaczenia, bardzo dużej mocy. No nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała panu burmistrzu, który zawsze, zawsze towarzyszy nam w tych ważnych wydarzeniach, przede wszystkim wspiera, nigdy nie mówi nie. Nawet jak jest trudno, bo w oświacie różnie bywa. Pan burmistrz jak ten optymista. Ciągniemy razem ten wózek, powiedzieliśmy sobie kiedyś, że ile sił i życzliwości ludzkiej będzie nam towarzyszyć, tak będziemy dalej pracować.